Niektórzy na jej widok krzyczeli po prostu o kurde. Jeden himalaista śpiąc pod nią, bał się wyjść z namiotu. Pochłonęła życie trzech członków polskich wypraw, w tym legendy Jerzego Kukuczki. Dlaczego południowa ściana loce była aż tak trudna do pokonania? Subskrybuj proteczki po więcej ciekawych newsów. Słynny Himalajista próbował ją przejść trzykrotnie, za każdym razem bez powodzenia. Lotse to czwarty najwyższy szczyt świata, zdobyty po raz pierwszy w historii przez szwajcarów 18 maja 1956 roku, ale jego południowa, majestatyczna ściana opierała się przez lata. Zanim została zdobyta po raz pierwszy i zanim zginął na niej Jerzy Kukuczka, próbowało wielu śmiałków. I już dwa razy wcześniej podczas wyprawy ginęli Polacy. Przejście południowej ściany lotse uznano za największe wyzwanie himalajskie XX i XXI wieku. Jej trudność to nie tylko wysokość, lecz przede wszystkim długość ściany, a więc 3000 metrów wspinania w trudnym i wymagającym terenie. Ściana wymaga poręczowania kilkoma kilometrami lin poręczowych, żeby powrót z niej był bezpieczny, czytamy w książce Elżbiety i Dariusza Piętaków, lotse 89. W 1973 roku pierwszą próbę jej zdobycia podjęli Japończycy, dwa lata później starali się Włosi. W składzie wyprawy znalazł się wówczas słynny Reinhold Messner, a w 1981 roku stosunkowo wysoko, około 8200 metrów nad poziomem morza, doszli Słoweńcy. W wyprawie czechosłowackiej z 1984 roku udało się zdobyć wierzchołek Lot-Seszar, mierzący 8380 metrów nad poziomem morza. Ale to nie oznaczało przejścia całej ściany. Wtedy do boju ruszyli Polacy. Kierownikiem wyprawy z 1985 roku był Janusz Majer. Na wysokość 8200 metrów doszło czterech wspinaczy: Wielicki, Artur Heiser, Walenty Fiut i Mirosław Donsal. Drugi atak, inną drogą, przeprowadzali, kukuczka, Ryszard Pawłowski i Rafał Hołda. I właśnie ten ostatni, gdy schodzili do obozu szóstego, odpadł od ściany i poniósł śmierć. W tekście, Lotse, ta przeklęta góra Jan Matuszyński opisuje, jak hołda leciał w trzykilometrową przepaść. Znajdujący się niedaleko kukuczka, widział tylko zsuwający się plecak. Himalajstę, który leciał w dół, widzieli natomiast Francuzi, którzy atakowali górę od wschodu. Żeby zobrazować, dlaczego Kukuczka w 1989 roku jadąc na lotce był tak zdeterminowany, żeby przejść południową ścianę, trzeba wrócić do jego wyścigu z Messnerem o miano pierwszego człowieka na świecie, który wejdzie na czternaście wszystkich ośmiotysięczników, zdobywając tym samym koronę Himalajów i Karakorum. Włoch potrzebował na to 16 lat, Polak nie niespełna ośmiu, ale to Messner osiągnął swój cel jako pierwszy w 1986 roku, a Kukuczka rok później. Choć obaj unikali mówienia o wielkiej rywalizacji, z ich otoczenia płynęły głosy, że jednak traktowali to jak wyścig, a Polaka na swój sposób zabolało, że jest drugi, mimo że w zgodnej opinii zrobił to w bardziej imponującym stylu. W 1989 roku słynny Włoch zorganizował wiosenną, międzynarodową wyprawę, której celem było pokonanie południowej ściany Loce. Zaprosił na nią gwiazdy, m.in. Wielickiego i Heizera, ale podczas ekspedycji brakowało współpracy, górę wzięły partykularne interesy, i wspinacze byli daleko od przejścia ściany. Wtedy swoją szansę wyczuł Kukuczka. Fragment niedawnego tekstu opublikowanego w magazynie Historia. Skoro przegrał z Messnerem walkę o koronę, chciał pokonać go w inny sposób. W 1989 roku wybrał się w Himalaje, by przejść niezdobytą wtedy wyjątkowo trudną południową ścianą loce którą wcześniej bezskutecznie atakował Włoch. Messner nie wszedł, ale ty Jurek, chyba wejdziesz? Pytali go znajomi, a on dał się trochę podpuścić. 24 października 1989 roku, będąc na wysokości około 8300 metrów nad poziomem morza, odpadł od ściany, a lina, która miała wytrzymać obciążenie, pękła. Kukuczka runął w dwukilometrową przepaść. Tego wyścigu też nie zdołał wygrać. Ci, którzy znali Jerzego dłużej, długo nie dopuszczali myśli o najgorszym. Ktoś tak twardy, jak on z pewnością ocalał, za wcześnie nakładać żałobę. Przeczucie ich jednak myliło, można było przeczytać w tekście Ostatnia droga Jerzego, opublikowanym po jego śmierci na łamach Perspektyw. Na ostatnim zdjęciu, jakie zrobiono kukuczce, wspinacz przygotowuje herbatę tuż przed zaatakowaniem skalnej bariery, która miała być jedną z najtrudniejszych przeszkód na drodze do zdobycia południowej ściany Lodce. Nie ma pojęcia, że to jedna z jego ostatnich takich chwil. Historia zdobywania południowej ściany, lotse to też historia wielkiego oszustwa. Miał się go dopuścić słynny Słoweniec, Tomo Czesen, który w 1990 roku ogłosił, że przeszedł ścianę w pojedynkę, co wielu ludziom nie mieściło się w głowie. Problemy zaczęły się, gdy miał udowodnić swój wyczyn, a wiele cenionych osób zaczęło go podważać. Czesenowi przyznawano liczne nagrody. Tymczasem Messner zaczął go pytać dlaczego, skoro pogoda na górze miała być zła, na jego fotografiach wygląda zupełnie inaczej. Słoweniec przekonywał, że jego ekspedycja trwała kilka tygodni, tymczasem dokumenty wskazywały na to, że w Nepalu był tylko przez tydzień, a to stanowczo za mało czasu, by dokonać czegoś takiego. W końcu okazało się, że zdjęcia, którymi dysponował Czesen, wcale nie należą do niego, do tego nie pokazują Lotse. Słoweniec w dalszym ciągu upierał się, że przeszedł ścianę, ale dziś jego wejście jest uważane za pozbawione dowodów i wiarygodności, dlatego nie zostało oficjalnie uznane. Co nie udało się jemu, powiodło się w tym samym 1990 roku radzieckiemu zespołowi w składzie Siergiej Bierszów i Władimir Karatajew. Wspinacze w imponującym stylu przeszli ścianę, prowadząc nową i piękną drogę, po czym zgodnie ocenili, że napotkane trudności są niemożliwe do pokonania w pojedynkę. W ten sposób dali do zrozumienia, że nie wierzą Czesenowi, a jednocześnie zakończyli trwający kilkanaście lat bój o to, kto jako pierwszy poradzi sobie z tym wielkim wyzwaniem ówczesnego himalaizmu.